Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Spowiedź generała von Bacha Szczera rozmowa z powstańcem warszawskim. Autor: Christopher Macht. Czyta: Adam Bauman. Nagrania: Audiotales. Tym, którzy ponieśli bohaterską śmierć walcząc z niemieckim okupantem. Zbrodnia, jakiej świat nie widział. Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii świata. W liście do Reichsführera SS Heinricha Himmlera, datowanym na 29 października 1940 roku, Erich von den Bach pisał: Przywiązuje wagę do tego, by moi potomkowie mogli zawsze udowodnić udział swojego przodka SS Gruppenführera w akcji przeciw Polsce. Gdy przystępowałem do pracy nad książką dotyczącą Powstania Warszawskiego, wiedziałem, że było to dramatyczne wydarzenie w dziejach Polski, ale nie spodziewałem się, że aż tak brutalne. Wydawało mi się, że historia doktora Mengele, lekarza SS z obozu Auschwitz-Birkenau. I jego zbrodnicze zachowania to szczyt okrucieństwa. Tymczasem, czytając wspomnienia uczestników powstania i cywilów, którzy je przeżyli, ogarniał mnie nie tylko strach, ale też poczucie bezsilności, a przede wszystkim świadomość, że to wszystko rozegrało się tak blisko nas, zaledwie 80 lat temu. Przechadzając się ulicami Warszawy, mamy w uszach krzyk ginących, odgłosy wybuchów, czujemy smród spalenizny, i zwłok zabitych i zamordowanych. Nieliczni świadkowie tych tragicznych wydarzeń wciąż żyją, przypominając o męstwie powstańców i mieszkańców. Nasi pradziadkowie, dziadkowie, wujkowie byli w takiej sytuacji, w jakiej znajdowali się lub znajdują mieszkańcy miast w Ukrainie, atakowanych i bombardowanych przez rosyjskich agresorów. I nie były to tylko przekazy widziane w telewizji czy internecie, ale koszmarna rzeczywistość, przed którą nie było ucieczki. Śmierć mogła dopaść każdego, i często dopadała. Za tą śmiercią i zniszczeniem stali Niemcy. Ta książka to opowieść o tym, jak bezduszni ludzie, ślepo wykonujący rozkazy, przepełnieni sadystycznymi odruchami i pozbawieni uczuć, mordowali istoty, które ich zdaniem były gorsze z racji tego, że nie należały do rasy germańskiej. Jak bardzo taki sposób myślenia jest podły i niehumanitarny, nie trzeba nawet pisać. Wymaga to kategorycznego potępienia i troski o to, by prawda o powstaniu i nikczemnym zachowaniu Niemców zachowała się w ludzkiej pamięci, jednocześnie będąc ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń. Pamiętajmy, aby każdego roku, 1 sierpnia o godzinie 17.00. Być myślami z powstańcami i ludnością powstańczej Warszawy. Z jednej strony to niewiele, ale z drugiej dzięki temu uchronimy pamięć o powstaniu i jego ofiarach od zapomnienia. Powstanie warszawskie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Europy. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. To dramat setek tysięcy ludzkich istnień, który po latach dla niezaznajomionych z tematem. Często sprowadza się jedynie do pytania, czy powstanie miało sens, gdy tymczasem nawet dzisiaj, po osiemdziesięciu latach, trudno wydać jednoznaczny osąd, czy w tamtej chwili ten narodowy zryw i przelana krew były potrzebne. Pod koniec pracy nad książką przylatuję do Polski. Jadę samochodem Aleją Niepodległości w Warszawie, poruszam się w stronę centrum. Po lewej widzę w oddali Bibliotekę Narodową. Kilka chwil później, po prawej moim oczom, ukazuje się skromny, aczkolwiek piękny głaz. Zatrzymuje się na pobliskim przystanku, podchodzę i czytam wyryty na nim napis: Miejsce uświęcone krwią Polaków, poległych za wolność ojczyzny. I dalej, tu w lipcu i sierpniu 1944 roku. Hitlerowcy rozstrzelali około 30 osób ludności cywilnej. Nie potrzebuję nic więcej. Stanowczo czuję, że to jest jedna z moich najważniejszych książek i temat, na który mogłoby powstać kilka tomów liczących po kilkaset stron. Skąd mam zapiski? Pamiętam jak dziś. Po południe było dość mroźne. Rześki wiatr zdobył się na powitanie, gdy schodziłem ze schodów samolotu na warszawskim lotnisku. Nie miałem wówczas pojęcia, że ta podróż do Polski będzie wyjątkowa. Z hali przylotów wsiadłem do taksówki i ruszyłem na Ursynów, wprost do mieszkania moich znajomych. Kolejnego dnia mieliśmy w planach nieco pozwiedzać stolicę Polski. Najpierw poszliśmy do Centrum Nauki Kopernik, potem zjedliśmy coś na starówce na podwalu. By następnie udać się na warszawską wolę do Muzeum Powstania Warszawskiego. To była moja pierwsza wizyta w tym miejscu. Muzeum zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Chyba jak większość zwiedzających kolekcjonowałem dostępne w muzeum kartki z kalendarza powstańczego, chłonąc kolejne wydarzenia z wypiekami na twarzy. Czas nas gonił. Żałowałem, że na zwiedzanie przewidziałem tylko dwie godziny. Razem ze znajomymi obiecaliśmy sobie, że kolejnego dnia wrócimy tu jeszcze raz i obejrzymy całą bogatą ekspozycję. I rzeczywiście wróciliśmy. Nie miałem wówczas pojęcia, że od tego momentu będę odwiedzał Muzeum Powstania Warszawskiego za każdym razem, gdy przylecę do Polski. Dlaczego? Opowiem o tym w telegraficznym skrócie. Moi znajomi mieszkają na jednym z blokowisk na warszawskim Ursynowie. Nie ukrywam. Znamy się tak długo, że już dawno ich sąsiedzi odkryli, czym zajmuje się na co dzień. Nierzadko przychodzą z egzemplarzami moich książek i proszą o dedykację. Tym razem sprawy przybrały zupełnie inny obrót. Sąsiad, którego zdążyłem już poznać, odwiedził moich znajomych pod pretekstem kawy i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w trakcie spotkania, zamiast książki do podpisania. Wręczył mi poszarzałą kopertę. Usłyszałem: Panie Krzysztoferze, niech pan tym odpowiednio zadysponuje i zrobi z tego użytek. Doszedłem do wniosku, że ktoś się musi tym zająć. Pan wydaje się być odpowiednim kandydatem. U mnie zdrowie już nie to. Nie wiadomo, jak długo jeszcze pożyje. W środku był solidny plik kartek. Z czym? Z zapiskami rozmów z generałem SS von Bachem. Dalej publikuje je po raz pierwszy. Z przykrością muszę dodać, że dwa tygodnie później ów sąsiad opuścił ziemski padł. Proces, który był jawną kpiną. 7 stycznia 1946 roku, w 28 dniu procesu norymberskiego, przed sądem staje Erich von den Bach, dawniej noszący nazwisko z polsko brzmiącym członem Zelewski. Nie, nie w roli oskarżonego. Występuje jako świadek tego dnia i jeszcze wielokrotnie obnażając szczegóły działania. Zbrodniczej nazistowskiej machiny. Zeznania Zelewskiego wzbudzają niemałą sensację i nerwowość kolegów z partii nazistowskiej i SS. Doprowadzają do szału szczególnie Hermana Göringa, który rzuca obelgami w stronę świadka, a wszystko podchwytują niemieckie i zagraniczne gazety. W zamian za relacje obciążające nazistów oskarżonych w procesie norymberskim Amerykanie odmawiają ekstradycji von Bacha do Polski. Pozwalają jedynie przesłuchać go przez polskiego prokuratora Jerzego Sawickiego. W 1948 roku generał przybywa na krótko do Polski, ale tylko dlatego, że Amerykanie postanawiają wypożyczyć go polskim władzom. Nie ma mowy o sądzeniu go. Zeznaje na procesie innego nazistowskiego zbrodniarza Ludwiga Fischera. Będącego w czasie okupacji niemieckiej gubernatorem dystryktu warszawskiego. Fischer'a skazano na śmierć, von Bach zaś został z powrotem przetransportowany do amerykańskiego więzienia w Niemczech. W 1949 roku Amerykanie zwalniają SSmana z aresztu. Ostatecznie w 1951 roku von Bach zostaje skazany przez Izbę Denazyfikacyjną. Na dziesięć lat pozbawienia wolności i pobyt w obozie pracy, ale nie za liczne zbrodnie wojenne, lecz za morderstwa na przeciwnikach politycznych nazistów w latach trzydziestych, przy czym odsiedziane już w więzieniach pięć lat zostaje mu zaliczone. Jednakże wcale nie odbywa kary pozostałych pięciu lat więzienia, gdyż nie zgłasza się do zakładu karnego. Jak sam mówił. Niech po mnie przyjdą. Nie myślę sam się zgłaszać, o czym donosił Hamburski tygodnik Der Spiegel. I tak od 1951 do 1958 roku von dem Bach mieszkał sobie spokojnie, większość tego czasu spędzając we wsi Eckersmühlen, położonej niecałe 40 km od Norymbergi. Zdaniem Władysława Bartoszewskiego w tym czasie pracował jako nocny wartownik w prywatnej firmie, zarabiając miesięcznie około 400 marek zachodnio niemieckich równowartość 100 dolarów. Wymiar sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec przypomniał sobie o nim dopiero kilka lat później. Nagle postanowiono go aresztować. Przy czym znowu nie chodziło o zarzuty związane ze zbrodniczym postępowaniem w trakcie II wojny światowej, prokuratura oskarżyła go o Współudział w morderstwie SSmana Antona von Hochberg und Buchwald. Wszystko rozgrywało się w 1934 roku w trakcie tzw. nocy długich noży, podczas której Hitler rozprawił się ze swoimi przeciwnikami politycznymi z SA, mordując ich w bestialski sposób. Co wspólnego z morderstwem Hochberga miał von den Bach? 16 stycznia 1961 roku rozpoczął się proces w tej sprawie. W trakcie rozprawy oskarżony stwierdził, że nigdy z jego ust sąd nie dowie się całej prawdy. Co się tyczy Hochberga, okazało się, że przy okazji rozprawy z S.A. miał go aresztować na polecenie Himmlera. Tymczasem von den Bach prawdopodobnie nakazał swoim ludziom mord. Hochberga odnaleziono w hotelu w królewcu, skąd został porwany i zamordowany na terenie własnej posiadłości w okolicach pruskiej i ławy w lipcu 1934 roku. Proces zakończył się 10 lutego 1961 roku. Do tego czasu podsądny zdążył wygłosić wiele kontrowersyjnych opinii. Przekonywał między innymi, że Hitler był niewinny. I nie miał nic wspólnego ze zbrodniczym charakterem III Rzeszy. Ostatecznie orzeczono dla Fondem Bacha pół roku więzienia, z czego należało odjąć 2,5-letni pobyt w areszcie śledczym. Trzeba przyznać, że to dość niska kara jak dla kogoś, kto został oskarżony o zlecenie morderstwa. Jak to możliwe? Otóż sąd uznał, że należy zastosować okoliczności łagodzące, ponieważ oskarżony nie był dotychczas karany. Gwoli ścisłości do tej pory nikt nie raczył go ścigać za zbrodniczą działalność, chociażby w trakcie powstań śląskich czy II wojny światowej, na Białorusi czy w Warszawie. Spokój Esesmana nie trwał jednak długo. Już rok później oskarżono go o zabicie pięciu niemieckich komunistów w 1933 roku. Za to otrzymał już karę do dożywocia. Umarł. W więziennym szpitalu w Monachium 8 marca 1972 roku, kilka dni po swoich 73 urodzinach. Fortel i trucizna. Początek marca 1972 roku, Monachium. To właśnie tutaj mieści się jeden z największych szpitali w Niemczech będący jednocześnie szpitalem więziennym. Mowa o München Klinik Harlaching, położonej na przedmieściach miasta. Nieprzypadkowo placówka reklamuje się jako The Clinic in Park. Wokół szpitala jest mnóstwo zieleni. Ławki w parku sprawiają, że już na sam widok robi się lżej na duszy. Jednym z pracowników kliniki jest doświadczony lekarz profesor Tadeusz Zawrot, Rocznik 1921. Polak z pochodzenia, postać z mroczną przeszłością, której nie da się wyczytać z jego twarzy. Skrywa ją nader skutecznie za swoim nienagannym uśmiechem, niezależnie od tego czy bada Niemca, Żyda czy Cygana. Choć tych ostatnich zwykle tutaj nie ma, bowiem na takie wizyty najzwyczajniej w świecie ich nie stać. Profesor Zawrot jak co dzień stawił się w szpitalu na porannej zmianie. Założył śnieżnobiały kitel i ruszył na obchód, by doglądać swoich pacjentów. Jego uwagę przykuło jedno nazwisko – Fondembach. Dałby sobie rękę uciąć, że kiedyś już o nim słyszał. Tak, to musi być on. W szpitalnej sali rozległo się pukanie. Zegar wskazywał jedenastą dziesięć, gdy Zawrot wszedł do środka. Guten tak, perfekcyjna niemczyzna z domieszką chrypy przywitała lekarza. Dzień dobry, pacjent zbladł. Te dwa słowa uderzyły w niego jak grom z jasnego nieba. A może mu się to przesłyszało? Serce zabiło mocniej. Milczał, czekając na dalszy rozwój wypadków. Z kolei doktor kontynuował. My się chyba znamy, panie Eryku. Was? — Ich werste nicht. — Panie Eryku, śmiało. Możemy mówić po polsku. My się znamy, choć może nie tak dosłownie. Pacjent ciągle milczał, tempo wpatrując się w sufit. — Pan Erich von den Bach-Zelewski, zgadza się? — Tak — odparł po polsku pacjent. — No proszę. — A ja jestem profesor Tadeusz Zawrot. Pewnie moje nazwisko nic panu nie mówi. Nein, znaczy się nie, nic nie mówi. Kto by pomyślał, kto by pomyślał, podam słowo klucz, może będzie łatwiej panu skojarzyć. W głowie profesora Zawrota słychać było emocje, w oczach płonęły dziwne iskry, których pacjent nie był w stanie zinterpretować. W czym mogę panu pomóc, doktorze? Tak się składa, że pański stan zdrowotny jest tak kiepski, że raczej już nie zdołamy panu pomóc, ale... Może to i dobrze. Doktor zaczął się zastanawiać. Słucham? Chyba się przesłyszałem. Von den Bach był oszołomiony. Niekoniecznie. Pańskie dni są policzone. W młodości w szkole miałem takie liczydło z kolorowymi kulkami. Ech. Nie pomyślałem. Gdybym wiedział, że pana dzisiaj tu spotkam, zabrałbym je ze sobą. Mógłby pan odliczać dni do końca swojego żywota. Na moje oko daję panu tydzień. A to liczydło miało dziesięć koralików. No, widzi pan, jak znalazł. Von den Bach zamarł. Lekarza widział pierwszy raz na oczy. Tymczasem ten twierdzi, że go zna i co gorsze. Nie kryje radości z tego, że jego dni są policzone. Opętaniec, szaleniec, a może to duch jego przeszłości? Pacjent próbował zachować zimną krew. Początkowo mu się to udawało, dopiero gdy usłyszał o liczydle, dał upust swoim emocjom. Do jasnej cholery, kim pan jest i co pan tu wyrabia? Pan mi życzy śmierci? Przecież pan jest lekarzem. Składał pan przysięgę Hipokratesa. Że będzie strzec ludzkiego życia. Wiem, znam ją na pamięć. Polak odchrząknął i teatralnym głosem zaczął recytować przysięgę, którą składa każdy lekarz. Przysięgam na Apollona lekarza, na Asklepiosa, hygieje i Panakeje, na wszystkich bogów i boginie, czyniąc ich świadkami, że będę podług mej zdolności i mego osądu wypełniał tę przysięgę. I ten zapis: Nie podam nikomu śmiertelnego leku, nawet jeśli będzie mnie prosił, ani nie udzielę nikomu takiej porady, jako też nie podam kobiecie środka poronnego. Zachowam czyste i nieskalane życie moje i moją sztukę. Do jakiegokolwiek wstąpię do mostwa, wejdę tam, aby pomagać cierpiącym, wystrzegając się wszelkich świadomych naruszeń prawa i szkodliwych postępków. A zwłaszcza czynów lubieżnych wobec ciał kobiet i mężczyzn, wolnych czy niewolników. Jeśli zatem będę wiernie dotrzymywał tej przysięgi i nie naruszę jej, niech dany mi będzie owoc życia i sztuki i sława u wszystkich ludzi powszech czasy, a jeśli będę ją naruszał, popełniając krzywo przysięstwo, niech stanie się to temu przeciwne. Dość tego! Naprawdę mam dość. Zaraz wezwę ordynatora. Schorowany mężczyzna w jednej chwili odzyskał nieco sił. Czy pan zwariował? Czego pan ode mnie chce? Pacjent chciał wstać. Powstrzymywały go jedynie wbite wenflony. Rozpoznałem pana i cieszę się, że w końcu dopadnie pana śmierć. Coś, co pańscy ludzie zafundowali setkom tysięcy ludzi. Oczy profesora płonęły ze złości by w jednej chwili zaszklić się do cna. Jestem powstańcem warszawskim. Niemiec szedł w zaparte. A co ja mam z tym wspólnego? Nie kłam! Doktor nie wytrzymał. Chwycił za ramiona 73-letniego staruszka i zaczął szarpać nim niczym szmacianą pacynkę. Ten próbował się wyrwać zupełnie bezskutecznie, Wątłe zdrowie zmusiło go do przyjęcia biernej postawy. Nie daruję ci tego, wyszeptał doktor. Ciągle nie wiem o co panu chodzi, panie doktorze, wydukał drżącym głosem pacjent. Co za chichot losu. Kiedyś twoi ludzie walczyli przeciwko nam. Posyłaliście niewinne kobiety i niewinnych chłopców na bezsensowną śmierć, a dzisiaj przychodzi mi ciebie leczyć. Mam uratować. Nazistowskiego zbrodniarza. Myśląc o byciu lekarzem, zdecydowanie nie pisałem się na takie wydarzenia. Panie profesorze, pan mnie chyba z kimś pomylił. Doktor nachylił się i raz jeszcze mocniej złapał pacjenta za ramię. Posłuchaj, rozwścieczony lekarz szeptał mu do ucha. Jeśli jeszcze raz wyprzesz się tego, że jesteś nazistowską świnią, to jednym ruchem palca odłączę wszystkie te urządzonka, które podtrzymują twoje chuderlawe ciało przy życiu, i ani wasz mi się komukolwiek mówić o tym, co tutaj zaszło. Czy się rozumiemy? Pacjent, będący ciągle w brutalnym objęciu lekarza, lekko skinął głową, by przytaknąć. W tym momencie Polak go puścił. W pokoju panowała cisza. Słychać było jedynie przyspieszone oddechy obu mężczyzn. Pacjent miał na ciele czerwone ślady po brutalnym objęciu. Polak wyciągnął srebrną papierośnicę. Fondem Bach błyskawicznie rozpoznał na niej charakterystyczny znak. Literę P z kotwicą u dołu. Symbol Polski Walczącej, gdzie litera P oznaczała Polskę. Kotwica zaś. Symbolizowała nadzieję na odzyskanie niepodległości i uwolnienie się od nazistowskiej okupacji. Przepraszam, nieco mnie poniosło. Na co dzień, jako lekarz, jestem bardziej opanowany. Profesor sięgnął po cienkiego papierosa ze srebrnego etui. W pokoju rozległ się odgłos zapałki pocieranej od razkę. Panu nie proponuję? W pańskim stanie, papierosy. Nie są wskazane. Wiem, że jest marzec i na dworzec solidnie wieje, jednak uchylę nieco okno, żeby ten dym miał dokąd ujść. Jeśli będzie za mocno wiało, proszę mówić, zamknę. Fondembach ponownie skinął głową. Powtórzę pytanie, doktorze. Czego pan ode mnie chce? Nic szczególnego. Jako powstaniec zawsze chciałem zrozumieć, co kierowało takimi ludźmi jak pan? Co? Bo przecież to były zachowania, nie mające wiele wspólnego z ludzkimi emocjami. Dlaczego mordowaliście Polaków? Dlaczego ich torturowaliście? Dlaczego było w was tyle sadyzmu? I w końcu zawsze byłem ciekaw spojrzenia na powstanie warszawskie z perspektywy Niemców, którzy z nami walczyli. Nie pragnę zemsty. Oczekuję od pana, Jedynie rozmowy Kiedy? Wypalił von den Bach. Choćby i dzisiaj. Teraz muszę dokończyć obchód, a gdy go skończę i rozpocznę dyżur, przyjdę do pana, by zadać kilka pytań. Nic więcej. Dobrze. Na twarzy niemca pojawił się złośliwy grymas. A właściwie to dlaczego miałbym z panem rozmawiać? Opowiem panu krótką historię. Mój ojciec szalenie interesował się polityką. Gorliwie popierał jedną grupę polityczną, przy czym zawsze powtarzał mi, że z życiem jest jak z polityką. Niezależnie od tego, z kim prowadzisz spór, nie bój się zadawać sobie samemu banalnego pytania, a brzmi ono A może to właśnie oni mają rację? Nie ja? Jeśli popierasz jakiegoś polityka, a innym z kolei niemalże gardzisz, to nie bój się zastanawiać, kto ma rację. Kiedyś połowa Polski była wpatrzona w marszałka Piłsudskiego. Miałem pięć lat, gdy Piłsudski zorganizował przewrót majowy w 1926 roku. Jako dziecko naturalnie nie miałem na ten temat zdania. Dziś jednak zadałbym sobie właśnie to pytanie: a może to przeciwnicy Piłsudskiego mieli rację? Co to ma wspólnego ze mną? Nawet nie śmiem pomyśleć, że może to Niemcy mieli rację, walcząc przeciwko nam, Polakom, w trakcie Powstania Warszawskiego. Bardziej jestem ciekaw, jak pan na to patrzy, no wie pan, ze swojej germańskiej perspektywy. Pan raczy wybaczyć, nie mam zamiaru rozmawiać z panem na te tematy. To już zamknięty rozdział w moim życiu. Fuknął von dem Bach. Nieprawda? Nie da się zapomnieć o okresie, który zajmuje tak wiele lat w pańskim życiu. Jako powstaniec często budzę się w środku nocy przekonany, że walczę. Wyobraża pan sobie? Po tylu latach nadal wracają te dramatyczne wspomnienia. Śni mi się, że trzymam broń, jestem razem z chłopakami z batalionu Zośka. I wystrzeliwuje całą serię z karabinu maszynowego prosto w klatkę piersiową Niemca. Te wspomnienia powracają jak bumerang. Życzę udanego obchodu, doktorze. Teraz muszę się zdrzemnąć. Dobranoc. Fondenbach teatralnie zamknął oczy, udając, że właśnie w tej jednej chwili zasypia. Zaskoczony lekarz wyszedł z sali. I schował się do swojego pokoju. Życie każe pisać różne scenariusze. Czasem trzeba użyć podstępu, by osiągnąć zamierzony cel. Dzień później lekarz ponownie odwiedził von Bacha, przywitał się i rozpoczął standardowe procedury. Pacjent ciągle był w nie najlepszym stanie, jednak był to stan na tyle dobry, że mógł rozmawiać. Przepraszam, wczoraj miał pan urodziny. A ja tak się uniosłem. Profesor Zawrot zaczął mówić badawczym tonem. Proszę się nie przejmować. Puszczam to w niepamięć. Zresztą, jak całe moje dotychczasowe życie. Dziękuję. Dzisiaj jest nowy dzień, 2 marca. Oby to był lepszy dzień niż wczoraj. Doktor zawiesił głos. Coś pan chciał dopowiedzieć, doktorze? Proszę to zażyć. Ta mała fiolka powinna panu pomóc szybciej dojść do zdrowia. Co to takiego? Kali chloridum. Chlorek potasu. Profesor zmyślił na prędce. Rozumiem. Pacjent sięgnął po fiolkę, po czym wypił ją do dna. Profesor udał się do wyjścia. Doktorze, nie zbada mnie pan dzisiaj? Nie, to znaczy nie ma takiej potrzeby. Do widzenia. Gdy już drzwi były zamknięte do połowy, lekarz wrócił i wsunął w nie jedynie głowę. Bym zapomniał, panie Zaleski. Przed momentem przyjął pan wyjątkową substancję. Wyżera bakterie i oczyszcza organizm. Lecz jeśli po tygodniu nie zażyje się odpowiedniego antidotum, człowiek umiera. To jest kwestia czasu. Doktor próbował mówić dalej, tak jakby mało go to interesowało. Oczywiście nie muszę dodawać, że jestem twórcą tej substancji i również tylko ja mam antidotum. Zachęcam do rozmowy o przeszłości. Wtedy chętnie podzielę się antidotum. Naturalnie nie popędzam pana z podjęciem decyzji. Przy czym Wydaje mi się, że na pana miejscu warto się śpieszyć. Tydzień zlatuje bardzo szybko. I tak jest pan w szpitalu. Nie ma pan nic do roboty. Co panu szkodzi porozmawiać? Tak nie można. To jest niehumanitarne. Podam pana do sądu. Lekarz zaczął się teatralnie śmiać. Naprawdę? Nazista mówi mi, że coś jest niehumanitarne? Jeden z tych, którzy innym ludziom Zgotowali piekło na ziemi maczelność mi mówić, że coś jest niehumanitarne? Ciekawe, czy temu zbrodniarzowi Mengelemu mówił pan, że to, co wyrabiał, było niehumanitarne. Trzaśnięcie drzwiami przez lekarza zakończyło dyskusję. Kolejny dzień przyniósł Von den Bachowi powody do niepokoju. Czas uciekał, gdy tymczasem na porannym obchodzie. Pojawił się zupełnie inny doktor. Przepraszam, a gdzie się podział profesor Zawrot? dopytywał pacjent. Moment. Wypisuję panu dokumenty z dzisiejszego obchodu. Zaraz, co pan mówił? A co z profesorem Zawrotem? A co pan taki ciekawy? Pan powinien tęsknić za żoną, a nie za jakimś doktorkiem <noise> rubasznie zarechotał medyk. Pytam poważnie. A ja poważnie odpowiadam. Powie mi pan? Fondenbach perfekcyjnie maskował na twarzy swój niepokój. Profesor wybrał się na urlop. Te słowa zabrzmiały dla Fondenbacha jak wyrok śmierci poczuł, jak kręci mu się w głowie. Chwilę później stracił przytomność. Gdy się obudził, nadal był w towarzystwie tego samego doktora dość szybko odzyskał wigor i błyskawicznie podjął temat profesora Zawrota. — A długi ten urlop? Bo wie pan, mam z nim pilne sprawy do omówienia. — A co to, pali się? Pan jest w szpitalu, a nie na wizycie u komendanta straży pożarnej. <grytanie> Rubaszność doktora irytowała von den Bacha. Udało mu się jednak ciągle trzymać nerwy na wodzy, gdy tymczasem medyk ciągle coś wypisywał. Widzę, że poprawiły się panu wyniki. Jakby mniej bakterii było. Coś nieprawdopodobnego. Pacjent słuchał tego z przerażeniem. Ten pieprzony Polak najwyraźniej nie żartował. Halo, halo! Z zamyślenia wyrwał go tubalny głos doktora. Urlop jednodniowy. Profesor musiał coś załatwić na mieście. Będzie jeszcze dzisiaj w szpitalu. Szykuje mu się nocny dyżur. Co za ulga! Fondenbach poczuł, jak wstępuje w niego energia. Czas upływał i choć wiedział, że zdrowieje i ma się coraz lepiej, to jednocześnie czuł się coraz gorzej. Oby tylko profesor się nie rozchorował. Gut herr von den Bach-Zelewski! W sali pacjenta rozbrzmiał dobrze mu znany głos. To pan, panie doktorze. Przyszedłem na wieczorny obchód. Tak, to ja. Ton głosu lekarza zdawał się być aż nazbyt oficjalny. Darujmy sobie obchód. Niech mnie pan nie bada, chcę rozmawiać. A cóż się stało, że pan, gorliwy nazista, zmienił zdanie i chce rozmawiać z byłym powstańcem warszawskim? Von den Bach zacisnął wargi. Doskonale wiedział, że była to prowokacja ze strony Polaka, i już prawie miał wypalić, że to jego sprawka, że to przez jego lek, który zamienia się w truciznę. Lecz wieloletnie doświadczenie w robieniu dobrej miny do złej gry sprawiło, że wziął kilka głębokich oddechów i z udawanym uśmiechem stwierdził, że przypadkowo naszła go ochota na rozmowę o przeszłości. Skoro moje dni są policzone. To sam pan rozumie. Dobrze jest chociaż w tych ostatnich dniach życia z kimś porozmawiać i powspominać życie, które tak szybko przeleciało. Rozumiem. Don lekarza ciągle pozostawał oficjalny. Muszę teraz skończyć obchód, a po nim, jeśli oczywiście nie zapomnę, to zajrzę do pana. Bardzo na to liczę, panie doktorze. Kiedy tylko profesor zamknął drzwi, z drugiej strony zaśmiał się pod nosem i z satysfakcji zaczął zacierać ręce. Rzeka krwi na warszawskich ulicach. Rzeź woli. Zegarek z Auschwitz, psychopata w mundurze jeden z największych aktów ludobójstwa czyli rzeź woli. Tragedia i cud Wandy Lurie, verbredung z komando Warszał, Polacy palą ciała Polaków. Fontenbach czekał z niecierpliwością na wizytę Polaka. Upływające minuty szalenie mu się dłużyły, niecierpliwość narastała. W końcu każda kolejna minuta przybliżała go do śmierci. Wreszcie po jakichś dwóch godzinach w jego sali pojawił się nieoczekiwany gość. Gdy von den Bach tylko go zobaczył, natychmiast odezwał się swoim anemicznym, choć ciągle jednak wzbudzającym respekt głosem. Proszę siadać, doktorze. Zaczynajmy rozmowę. Szkoda czasu. Profesor ściągnął swój kitel i usiadł na metalowym krześle, które stało tuż obok łóżka pacjenta. Uwagę Polaka przykuł złoty zegarek, który leżał na pobliskim stole. Było też tam kilka jabłek i zwietrzała kanapka. Chcąc jakoś zacząć rozmowę, powiedział — Śliczny zegarek, cały złoty. Fondenbach pobladł na twarzy, by za chwilę się zarumienić. Nie uszło to uwadze doktora. — Coś nie tak, panie Fondenbach — Nie, wszystko w porządku. — To znaczy nie, nie jest w porządku. Złoto na tym zegarku Pochodzi z Auschwitz. Pewnie zna pan tę historię, o tamtejszych więźniach, którym wyrywano złote zęby i przetapiano je na różnej maści suweniry. To jeden z nich. Złoty zegarek. Chętnie bym go panu ofiarował, ale w tej sytuacji z uwagi na pochodzenie złota, byłby to jednak nie Nieco się zestresowałem, stąd ten słowotok. Pominę to milczeniem. Po prostu wróćmy do rozmowy o powstaniu warszawskim. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało aż do 3 października. Polacy zawzięcie walczyli przeciwko niemieckiemu okupantowi, chcąc wyzwolić Warszawę. Stałem na czele Niemców, którzy bili się z Polakami w powstaniu warszawskim. To podkreślmy na samym początku. Podkreślmy również, że Polacy działając w podziemiu, zdołali się zorganizować i zmierzyć z machiną państwa nazistowskiego. Muszę się z panem zgodzić, że wymagało to wielkiej odwagi i determinacji. Nazywali pana psychopatą w mundurze, to również dodajmy. Wiele było pejoratywnych określeń, na mój temat. Tak mówili moi wrogowie. Chce pan powiedzieć, że po tych wszystkich latach pan nadal uważa się za niewinnego? W rzeczy samej służyłem Hitlerowi do końca. I w przeciwieństwie do wielu innych zdradzieckich świń, nigdy się go nie wyparłem. To się nazywa prawdziwa lojalność. Wykonywałem tylko jego rozkazy. Coś niepojętego. Nawet nie wiem, jak to nazwać ludzka podłość czy ślepe zapatrzenie? Cytując pana z poprzedniego spotkania może trzeba sobie zadać pytanie a może to oni mieli rację czyli naziści? Pan na wstępie chce mnie chyba wyprowadzić z równowagi absolutnie. Po prostu mówię, co myślę. Mógłbym być hipokrytą i powtarzać, że żałuję tych wszystkich zabitych i tego, że mam krew na rękach, ale tak przecież nie jest. To po co mam kłamać? Było jak było. Niczego nie żałuję. Każdy z moich czynów mógłbym powtórzyć, gdyby ktoś cofnął czas. Byłem i jestem niewinny. Tak samo jak uważam. Że Hitler nie był odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie. Jestem przekonany o jego niewinności, co wyraźnie mówiłem po wojnie. Niepojęte, naprawdę to się w głowie nie mieści. To proszę mi podać choć kilka przykładów, które nakazują panu traktować mnie jako osobę niegodziwą. Pan jest bezczelny, czy jednak tak durny? Jedno nie wyklucza drugiego. Świetne poczucie humoru doktor skrzywił się. Proszę zamienić się w słuch. Mordowaliście ludność cywilną tysiącami przecież rzeź woli do dzisiaj jest uznawana za jeden z największych aktów ludobójstwa na świecie. Kobiety przed zabójstwem gwałciliście uprzedzając pańskie pytanie tak to ja kierowałem tą akcją. Akcją? Chyba ludobójstwem? Jak zwał? Tak zwał. Może to sobie pan nazywać, jak tylko pan chce. Będę się powstrzymywał od komentarzy. Proszę to potraktować jako okazję do przedstawienia własnego punktu widzenia. W każdym razie, porozmawiajmy teraz chwilę o rzezi woli, której dokonał pan i pańscy ludzie na początku sierpnia 1944 roku, niedługo po wybuchu Powstania. Jak ona wyglądała z pańskiej perspektywy? Wypędzaliśmy ludzi z kamienic na woli, gromadziliśmy ich w różnych miejscach i masowo rozstrzeliwaliśmy z broni maszynowej, dobijaliśmy ich z broni krótkiej. Gdy zaś ludność cywilna stawiała opór i nie chciała wyjść z domów na zewnątrz, to wrzucaliśmy granaty. Po czym podpalaliśmy domostwo, żeby mieć pewność, że nikt nie zostanie przy życiu. Innym razem paliliśmy ludzi żywcem. Likwidowaliśmy tak wszystko skrawek po skrawku, ulica po ulicy. W trakcie tłumienia powstania na woli korzystaliśmy z żywych tarcz. Niestety, Polacy byli waleczni do tego stopnia, że nawet one ich nie odstraszały od walki. Rzeź woli. Dramatyczne wspomnienia świadków. Józefa Marczak. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał mnie w mieszkaniu przy ulicy Elekcyjnej 8, mieszkanie 11. 5 sierpnia około 10 posłyszałam strzały. W tym czasie walki powstańców z Niemcami toczyły się daleko od naszego terenu, za plantem kolejowym koło ulicy Skierniewickiej i Szpitala Wolskiego. Niedługo po tym, jak posłyszałam strzały, zbliżył się oddział około 20 Ukraińców. Żołnierzy w mundurach niemieckich mówiących po ukraińsku czy też po rosyjsku, w pełnym uzbrojeniu, strzelając do bramy i okien naszego domu. Następnie żołnierze wpadli na korytarz, wołając po polsku, by wszyscy mieszkańcy natychmiast opuścili dom. Wyszłam razem z mężem, Kazimierzem Marczakiem. Synem Janem Leonem, lat 17, i córką Teresą Józefą, lat 12. Grupa mieszkańców naszego domu, w liczbie 40 do 50 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci, skierowana na ulicę Elekcyjną. Zobaczyłam wtedy, iż domy numer 4 i 6 przy ulicy Elekcyjnej i dom magistracki na rogu ulicy Wolskiej i Elekcyjnej, po stronie nieparzystej, stoją w płomieniach. Za parkanem parku sowińskiego, zaraz za domem magistrackim, do ulicy Wolskiej, zobaczyłam trupy mężczyzn, kobiet i dzieci, zawalające cały chodnik, narzucone w niektórych miejscach wysoko warstwami. Sądzę, iż były to zwłoki mieszkańców płonących domów. Nikogo z zamordowanych nie rozpoznałam, liczby zwłok nie umiem określić. Naprzeciwko ogrodzenia parku sowińskiego, po stronie numerów parzystych przy elekcyjnej, znajdował się plac po spalonym domu. Zobaczyłem tam sześć czy siedem karabinów maszynowych ustawionych na podstawach. Skierowano naszą grupę w kierunku parku sowińskiego, gdzie leżały zwłoki. Już wtedy zorientowałam się, że odbędzie się masowa egzekucja. Przed placem, gdzie stały karabiny maszynowe, kazano nam stanąć. I w tej chwili padła pierwsza salwa z karabinów maszynowych. Trafieni padali, jęcząc i krzycząc. Widziałam, jak upadli mój mąż i dzieci, sama upadłam, nie będąc ranną, i już leżąc otrzymałam postrzał w lewą rękę. Leżąc nieruchomo na zwłokach, udawałam martwą. Po pewnym czasie salwy ucichły, usłyszałam blisko mnie i dalej ciężkie kroki. I pojedyncze ciche strzały i jęki. Orientowałam się, iż żołnierze chodzą między zwłokami, szukając żyjących jeszcze, i że tych dobijają strzałami z rewolweru. Leżałam cicho długo, może dwie godziny, a kiedy otworzyłam oczy, przekonałam się, że Ukraińcy jeszcze są na placu. Przyczołgał się do mnie ranny synek. Prosiłam go, by się nie ruszał i zachował milczenie. Lecz on bardzo cierpiał, będąc rannym w płuco. Jakieś nieopatrzne poruszenie go zdradziło. Posłyszałam ciężkie kroki i strzał, a później syn już więcej się nie ruszał. Z domu magistrackiego spadła rama okienna w płomieniach. Widziałam, jak zapaliło się ubranie na zwłokach mego syna. Odsunęłam się nieznacznie i tak leżałam do zmierzchu. Wtedy usłyszałam kroki. Uczułam, że ktoś mnie kopnął, jednak nie odezwałam się. Podniosła się moja sąsiadka Matysiakowa, która nawet nie była ranna, a tylko poparzona, i zawołała mnie. Podniosłam się i zobaczyłam żołnierza niemieckiego, który zaprowadził mnie i Matysiakową do rogu ulicy Wolskiej, gdzie stało już około dziesięciu osób, które, tak jak i my, ocalały z egzekucji. Między innymi był tam Edward Kucharski. Mieszkaniec domu magistrackiego przy ulicy Elekcyjnej Róg Wolskiej. Widziałam całe stosy trupów przy Parku Sowińskiego od ulicy Wolskiej. Żołnierz niemiecki dał nam po kawałku chleba, a następnie odprowadził grupę do kościoła świętego Wawrzyńca, gdzie znajdowała się już ludność cywilna wyrzucona z mieszkań na woli. 6 sierpnia. W grupie ludności zdolnej do pracy wywieziono mnie do obozu przejściowego w Pruszkowie, a stamtąd na roboty do Niemiec. Przed odejściem transportu do Pruszkowa żołnierz niemiecki ogłosił Zambony, iż ranni mają pozostać w kościele. O ile wiem, nikt z pozostałych wtedy nie odnalazł się. Kucharski mi mówił, iż zostali rozstrzelani, a zwłoki ich ekshumował PCK. W 1945 roku. Kilku mężczyzn, m.in. Kucharskiego z Kościoła Świętego Wawrzyńca, Niemcy zabrali do grupy robotniczej używanej do palenia zwłok w miejscach egzekucji. Obecnie są w Parku Sowińskiego trzy mogiły, zawierające prochy rozstrzelanych w okolicy parku. W czasie egzekucji przy Parku Sowińskiego, z której ja uszłam z życiem, pamiętam iż zostali rozstrzelani następujący mieszkańcy naszego domu małżonkowie Stanisława i Witold Kalińscy małżonkowie Stefan i Kalina Gewart z synem Krzysztofem i matką Gewarta Weronika Morawska z trojgiem dzieci i siostrą małżonkowie Pakuła z dwojgiem dzieci Boguszewska z córką, Nowakowska z dzieckiem małżonkowie Nowakowscy z dzieckiem Michalina Marcelewicz z matką, Dukowska z córką, Fitasowa z dwojgiem dzieci i matką. Na tym protokół zakończono i odczytano. Edward Osiński Wybuch Powstania Warszawskiego zastał mnie wraz z rodziną w mieszkaniu przy ulicy Wolskiej 124 w Warszawie. Po sesję numer 126 i 124 przy ulicy Wolskiej są rozdzielone tylko parkanem. Dom numer 124 stoi w głębi podwórza. Bliżej ulicy znajduje się kuźnia, przylegająca do posesji numer 126. 5 sierpnia wraz z żoną, dzieckiem i rodziną bytowów, razem około 13 osób, przebywaliśmy w piwnicy domu numer 124. Około godziny 10 posłyszeliśmy rozpaczliwe wołania. W których rozróżniłem wyrazy: Panowie, darujcie życie, salwy i wybuchy granatów. Myślałem początkowo, iż to są walki powstańców z Niemcami. Wyszedłem razem z Feliksem Bytowem na pierwsze piętro do mieszkania bytowów, gdzie okna wychodziły na ulicę Wolską. Stąd zobaczyłem, iż żołnierze w niemieckich mundurach wypędzają mieszkańców z domu numer 123. Grupa mężczyzn, kobiet i dzieci liczyła do stu pięćdziesięciu osób. Wszyscy mieli ręce podniesione do góry, niektórzy z trudem nieśli przytroczone do ubrania tłumoczki. Przed kuźnią leżały trupy mężczyzn, kobiet i dzieci, rozrzucone nieregularnie, miejscami leżące jedne na drugich. Zeszliśmy wraz z bytowem do piwnicy, prosząc, by rodzina zachowała ciszę, by nie zwrócić uwagi żołnierzy na naszą grupę. Przebywając w piwnicy, słyszałem pojedyncze strzały i wybuchy granatów. Sądzę, iż żołnierze, po wydaniu rozkazu, by ludność cywilna opuściła dom, obrzucali granatami mieszkania, by zabić pozostałych i podpalić domy. Jak się później dowiedziałem, od mieszkańców okolicznych domów, pomiędzy godziną 10 a 17 odbywała się przed kuźnią masowa egzekucja ludności cywilnej. Wyprowadzonej z domów numer 114, 115, 120, 121, 123 i 128 przy ulicy Wolskiej oraz z ulicy Grabowskiego. Domy numer 114, 115 i 123 przy ulicy Wolskiej były duże. Dom numer 120 liczył zaledwie 8 mieszkań. W domu numer 121 mieszkała tylko jedna rodzina maczków. Wszyscy zginęli pod kuźnią. W domu numer 126 mieszkała tylko rodzina Feliksa Jaronia, żona teściowa i roczne dziecko. Wszyscy udusili się w piwnicy od dymu, gdy żołnierze podpalili dom. Dom przy ulicy Wolskiej 124, gdzie ja przebywałem, jest mały, może dlatego żołnierze po nas nie przyszli. Ograniczyli się jedynie do rozstrzelania czterech osób. Wywołanych z mieszkania Pruszkowskich, skąd, nieczytelny dopisek ręczny, ktoś z tej rodziny wyglądał przez lufcik. Wszyscy zostali rozstrzelani koło pierwszej klatki schodowej. Przebywając w piwnicy, zauważyłem około południa, iż dom nasz pali się od strony przeciwnej. Około godziny 17 w grupie dwunastu osób opuściłem piwnicę, wychodząc na ulicę Wolską. Na ulicy zobaczyłem samochód, w którym siedziało dwóch wojskowych, Niemców wyższej szarży. Zdaje się jeden był generałem. Przed samochodem stał na baczność oficer, grupa żołnierzy była zwrócona także w tamtym kierunku. Po przejściu przez nas około 10 metrów zostaliśmy dostrzeżeni. Samochód odjechał, a oficer podszedł do nas, idąc przez trupy leżące przy kuźni. I wyprowadził nas na tor tramwajowy na ulicy Wolskiej. Przez tłumacza oświadczył, iż mamy szczęście, ponieważ gdybyśmy wyszli z mieszkania przed pięcioma minutami, zostalibyśmy rozstrzelani. Teraz będziemy żyli. Pytał, czy są jeszcze ludzie ukrywający się w piwnicach? Chodził koło okien i wołał, by wychodzili. Na wezwanie wyszło jeszcze sześć osób. W tym czasie oficer pozwolił nam zabrać trochę rzeczy z mieszkania. Potem, gdy zebrało się około dwudziestu osób, rozdzielono mężczyzn i kobiety z dziećmi i ustawiono na torze tramwajowym. Po chwili wywołano czterech mężczyzn, w tym Stanisława Szymczaka, który wtedy dostał obłędu i dwa tygodnie później zmarł w Niemczech, Feliksa Bytowa, który dotąd nie wrócił z Niemiec i Jana Sopkowicza, adresu nie znam. Zaprowadzono naszą grupę na plac przed kuźnią, gdzie leżały zwłoki, i kazano znosić je na plac przy ulicy Wolskiej 122. W chwili mego przybycia już 30 mężczyzn z ludności cywilnej znosiło trupy. Znosiliśmy je do godziny 19. Na placu przy kuźni znajdowało się ponad 700 ciał. Część zwłok spłonęła na placu przy kuźni. Zapaliły się od parkanu numer 126. Widziałem, jak żołnierze niemieccy zastrzelili dwóch chłopców w wieku około 14 lat przy obdzieraniu kosztowności z trupów. Zdzierali kolczyki i pierścionki. Około 17.00 żołnierze przeprowadzili naszą grupę przez park Sowińskiego, gdzie tego samego dnia odbyła się masowa egzekucja okolicznej ludności. Słyszałem, iż rozstrzelano tam mieszkańców domu przy ulicy Wolskiej 129, domu Hankiewicza, ulicy Elekcyjnej nr 6, 8, 10, 15 i ulicy Wolskiej 132, domu magistraskiego. W chwili mego przybycia, chodnik ulicy Wolskiej, przylegający do ogrodzenia Parku Sowińskiego od figury Matki Boskiej aż do bramy wejściowej, był zawalony trupami. Leżącymi jeden na drugim do wysokości jednego metra. Przejść można było tylko jezdnią. W parku także leżały zwłoki. Razem, licząc na oko, mogło tam być do półtora tysiąca trupów. Kazano naszej grupie znosić ciała na dwa stosy w Parku Sowińskiego. Po zniesieniu czterech zwłok, mnie i trzech mężczyzn z domu Wolska 124 skierowano w kierunku komisariatu. Koło cmentarza prawosławnego kazano nam zabrać leżące tam zwłoki kobiety i rzucić na stos ułożonych już trupów w mundurach policji granatowej. Leżało tam już około siedemnastu zabitych. Później dowiedziałem się, iż policjanci w komisariacie stawili opór i zostali przez oddział niemiecki wystrzelani. Zaprowadzono nas do kościoła świętego Wawrzyńca. W zakrystii leżały ciała zakrystiana. W komrze i kobiety. Na stopniach ołtarza leżały zwłoki księdza Krygiera, w kościele jeszcze sześć trupów mężczyzn. Zwłoki kazano nam złożyć pod dzwonnicą. W czasie wejścia do kościoła i potem przez cały czas, gdy nosiliśmy trupy, widziałem, iż pod murem koło plebanii stoją trzej księża, nazwisk nie znam, i około dziesięciu mężczyzn, wszyscy odwróceni twarzami do muru. Po zniesieniu przez nas zwłok przybyła grupa kobiet, a w niej i nasze kobiety. Opowiadały, iż trzymano je na placu przed cmentarzem prawosławnym. Kościół się zapełnił. 6 sierpnia o godzinie 21.00 kazano wyjść wszystkim zdrowym, po czym transport, w tym mnie i moją rodzinę, skierowano pieszo do obozu przejściowego w Pruszkowie. Starcom i rannym kazano pozostać w kościele. Ślad po nich zaginął. 12 lutego 1945 roku po powrocie z Niemiec do Warszawy dowiedziałem się, iż przy dzwonnicy kościoła świętego Wawrzyńca została rozkopana mogiła, z której ekshumowano czterdzieści zwłok. Przypuszczam, iż mogły to być ciała starców i rannych pozostawionych wtedy w kościele. Z egzekucji przy Kuźni uratowały się Elżbieta Wituska i Helena Seliga. Z egzekucji przy Parku Sowińskiego uratowało się kilka osób z domu przy ulicy Elekcyjnej 8. O ile mi wiadomo, mieszkańcy domu przy ulicy Elekcyjnej 10 wszyscy zginęli. Na tym protokół zakończono i odczytano. Chodzi panu o Polaków, których braliście do niewoli i pędziliście przed czołgami? Dokładnie tak. Robiliśmy z nich, a właściwie z was, żywe tarcze, ale i żywe barykady. Niejednemu powstańcowi zadrżała ręka, gdy zobaczył, że zamiast do Niemca przychodzi mu strzelać do rodaka. Słyszał pan o przypadku Wandy Lurie. Nie znam kobiety. A powinien pan? Jest ona symbolem tego, co wy, Niemcy, robiliście z ludnością cywilną w Warszawie. Wanda miała dzieci, a do tego była w ciąży. Nie stanowiło to dla was jednak problemu, by próbować zabić ją i potomstwo. Ona jednak cudem przeżyła. Już po wojnie opowiadała, że w pewnym momencie, oczekując na rozstrzelanie, Błagała jednego z Ukraińców, by ją uwolnił. Ten stwierdził, że jeśli ma coś cennego, to może uda jej się wykupić. Oddała mu trzy złote pierścionki. To jednak nie pomogło. Niemiec, który dowodził mordowaniem ludności cywilnej, nakazał ją skierować do miejsca, gdzie za moment miała być rozstrzelana. Po policzkach Polaka zaczęły ciec łzy. Mimo tylu lat, wspomnienia z tamtych dramatycznych chwil nieustannie niosły za sobą potężny ładunek emocjonalny. Fondem Bach udał, że tego nie widzi. Nie chciał jeszcze bardziej podgrzewać i tak już mocno nerwowej atmosfery. Przepraszam. Chwila słabości. Sam pan rozumie. Nie ma pan za co przepraszać. Jeśli ma pan siły, proszę kontynuować swoją opowieść. Pani Wanda postanowiła uderzyć w ambicje niemieckich żołnierzy. Zaczęła wykrzykiwać, że tym ludziom brak jest jakiegokolwiek honoru. To tylko pogorszyło sytuację. Jeden z Niemców, a może Ukrainiec, nie wiem. W każdym razie jeden z nich tak ją popchnął, że ta, przypominam, będąca w ciąży kobieta, runęła z hukiem na ziemię. Ciąża była widoczna. Z pewnością gdyż była w ostatnim miesiącu nie sposób było tego nie zauważyć zaraz potem ten sam człowiek popchnął i zaczął bić jej starszego synka koniec końców szła w towarzystwie trójki swoich dzieci pośród płaczu i krzyków do miejsca w którym mieli zginąć aż boję się domyślać co człowiek może sobie myśleć w takiej chwili zapewne liczy na cud i myśli do samego końca, że los się do niego uśmiechnie, ale zwykle się nie uśmiechał. W Warszawie musieliśmy być bezwzględni. Tego oczekiwał od nas Führer. W końcu trwała wojna. Wojna wyzwala nieludzkie instynkty. Już to ustaliliśmy wielokrotnie i jeszcze pewnie będziemy sobie powtarzać. Nadal nie jest to wymówka, która mogłaby usprawiedliwić, Zbrodnicze czyny. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja również. A wracając do tej przerażającej historii. Wanda Lurie idzie na skazanie razem z trójką dzieci. Do tego ma w brzuchu czwarte dziecko. Najstarszy synek doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Wokół jest mnóstwo ciał dopiero co zabitych Polaków. Przerażony zaczyna szlochać, by chwilę później. Zanosić się płaczem i krzyczeć. To nie przypada do gustu stojącemu za chłopcem żołnierzowi ze wschodniej jednostki kolaboranckiej. Bez słowa ostrzeżenia strzela mu w tył głowy. Chłopiec pada na ziemię. Na sekundę zapada cisza. Wszyscy są przerażeni. Gdyby się wsłuchać, można jedynie usłyszeć przerywane oddechy. Jednak już chwilę później. Ten sam żołnierz dokonuje kolejnych egzekucji, kolejno strzelając do dwójki pozostałych dzieci pani Wandy. Wyobraża pan sobie, co czuje matka, gdy widzi, jak na jej oczach mordują trójkę jej dzieci? Bezsilność i rozpacz. Z pewnością. To coś tak strasznego, że nawet po tylu latach ciągle nie mogę uwierzyć, że coś takiego miało miejsce. To jedna z tych sytuacji. W których, według mnie, Bóg odwrócił na chwilę głowę, by nie widzieć tego, co czyni człowiek. Skoro jest pan taki wierzący, to niech mi pan wyjaśni, dlaczego Bóg wolał odwracać wzrok, zamiast ingerować, skoro jest wszechmocny? Bóg nie ingeruje w to, co czyni człowiek. Dlaczego? Bowiem Bóg osądzi każdego z nas, ale dopiero na sądzie ostatecznym. Dopiero wtedy pod osąd zostanie poddane całe nasze ziemskie życie. Chętnie bym z panem podyskutował na temat wiary, ale zdaje mi się, że skoro zdecydowaliśmy się pomówić o powstaniu warszawskim, to na tym poprzestańmy. W porządku. Na czym skończyliśmy? Przepraszam, ale takie wspomnienia pozbawiają mnie skupienia. Przypominając sobie te haniebne czyny Niemców i waszych kolaborantów, cały jestem roztrzęsiony. Skończyliśmy na momencie, w którym Ukrainiec zabija dzieci przywołanej kobiety. No tak, pani Wanda Lurie jest zmuszona do oglądania śmierci własnego potomstwa, dramat jakiego nie życzyłbym nawet swoim największym wrogom. Na koniec sama zostaje potraktowana kulą, choć dochodzi do pewnego rodzaju cudu. Czyli jednak cuda się zdarzają? Proszę nie być bezczelny, panie von den Bach zelewski Pana to bawi, dworuje pan sobie z tego, czy ma pan godność człowieka, jak tak można? Wolność słowa to coś, z czego skrzętnie korzystam. Ton głosu Niemca. Był wyjątkowo chłodny. Głupszej odpowiedzi nie słyszałem. W każdym razie oprawca strzela do pani Wandy. Ta, jak później zezna, zostaje trafiona w kark. Kula przechodzi przez dolną część czaszki, dalej przebija prawy policzek i jednocześnie wybija kilka zębów. Pani Wanda pada na lewy bok. Oprawcy postanawiają jeszcze oddać w jej kierunku. Trzy strzały dobijające, z czego dwa trafiają w jej nogi. Przypominam, że wszystko dzieje się 5 sierpnia 1944 roku w ramach rzezi woli. Mimo to kobieta nadal żyje, choć jest ciężko ranna. Ma postrzelone nogi i twarz. Dalej pojawiają się kolejne zabite ciała, z których oprawcy robią stos. Na samym dole znajduje się pani Wanda. No tak, ona leżała, a tymczasem moi podwładni donosili ciała i kładli je na nią warstwa po warstwie. Co za durnie, nikt nie zauważył, że ona żyje? Na tym się skupmy. Pani Wanda żyje. Jest w ciężkim stanie. Mimo to nikt tego nie dostrzega, choć jest blisko. Wieczorem przychodzi Niemiec. Cel ma prosty: odnaleźć jakieś cenne przedmioty. Łazi wokół tego stosu i łazi, aż tu nagle staje na lewą kostkę pani Wandę i ją uszkadza, co gorsza, łamie jej jeszcze obojczyk. Pani Wanda, harda kobieta, nie piśnie ani słówka, mimo że ból jest nie do zniesienia. Jej serce wali jak młot. Oddycha, nabierając minimalnie powietrza, byleby tylko Niemiec nie spostrzegł, że w tym stosie wciąż ktoś żyje. Uf, co za ulga. Wróg opuszcza trupowisko. Pani Wanda nie wie, czy mężczyzna znalazł coś cennego. Najważniejsze, że nie dopadł jej. Los jej sprzyja. Choć, co za przewrotność. Jak w ogóle można w takiej sytuacji myśleć, że los sprzyja? Leżąc na samym dnie stosu złożonego z ciał zabitych, Ciężko byłoby mi wykrzesać jakiekolwiek pokłady optymizmu. Większość ludzi w takiej sytuacji zapewne chciałaby się tylko dobić, byleby tylko jak najszybciej zakończyć te męki. Proszę pana, każdy człowiek chce żyć, przetrwać. Pani Wanda Lurie przeżyła wśród zwłok dobre kilka godzin, jak nie więcej, zanim pojawili się Polacy poszukujący żywych pośród stosów zwłok. Słyszałem, że leżała w tym stosie prawie dwa dni. Nie wiem, czy to prawda. Aż się wierzyć nie chce. Wierzyć to się nie chce w to, co wydarzyło się dalej. Kto się odnalazł, dowiózł najpierw do kościoła świętego Wojciecha, gdzie grupowaliście tych, których nie zabiliście. Potem była krótko w obozie przejściowym w pruszkowie, aż w końcu dotarła do szpitala w podkowie leśnej. I teraz. Nastąpił cud. Kobieta, która na własne oczy widziała, jak są mordowane jej dzieci, była tak twarda, że nie poroniła i donosiła ciążę do końca. Co pan mówi, ale jak to. 20 sierpnia 1944 roku, czyli 15 dni po tych okropnych wydarzeniach, pani Wanda urodziła syna MŚcisława. Rzeź woli! Była czymś szalenie bolesnym. To jeden z najbardziej tragicznych momentów powstania warszawskiego. Trzeba było podjąć cholernie bolesne decyzje w stosunku do mieszkańców woli. Zadecydowano, że nie będą mogli przemieszczać się do innych dzielnic. Jedynie z właściwymi dokumentami było to możliwe. Chce mi pan powiedzieć, że świadomie skazywaliście własnych rodaków na śmierć? Wszystko zależy od interpretacji. Nasi dowódcy doszli do wniosku, że będzie lepiej, jeśli ludzie z woli nie będą przechodzili do innych dzielnic. Chodziło o to, by powstrzymać rozsiewanie paniki i podtrzymać wysokie morale, dzięki któremu chęć walki była większa. Przypominam, że wówczas powstanie warszawskie trwało dopiero od kilku dni. W walce z niemieckim okupantem nasi musieli stosować twarde środki. By osiągnąć sukces. Nie mam nikomu za złe, że podjęto taką decyzję. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl